Jak dobrze się przypatrzycie, to z tyłu jest nagroda Toma Riddla, czyli samego Lorda Voldemorta, za złapanie rzekomego sprawcy pierwszego otwarcia Komnaty Tajemnic. To jest niesamowite. No witam, witam was w drugiej części 10 rzeczy, których nie zauważyliście w Harrym Potterze. Słuchajcie, jeżeli nie widzieliście pierwszej części, to możecie ją zobaczyć gdzieś tutaj, albo w komentarzu również powinien być link. Słuchajcie, jeżeli ten odcinek wam się spodoba, to oceńcie go kciukiem w górę, a jeżeli nie, to kciukiem w górę i napiszcie... w dół i napiszcie w komentarzu dlaczego. Dziękuję za uwagę, pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał i w końcu przejdźmy do 10 rzeczy, których nie zauważyłeś, oglądając Harry'ego Pottera. W Harrym Potterze i Kamieniu Filozoficznym jest moment, kiedy Hermiona prowadzi Harry'ego, aby mu coś pokazać. Pokazuje ona mu nagrodę jego ojca za dobre wyniki w Quidditchu, ale niedaleko od znaki ojca jest również nagroda McGonagall, co jest fajną ciekawostką i to udowadnia, że McGonagall była dobra w Quidditcha w przeszłości. Ale co ciekawe, za tymi nagrodami jest również jeszcze coś ciekawego. Jak dobrze się przypatrzycie, to z tyłu jest nagroda Toma Riddla, czyli samego Lorda Voldemorta, za złapanie rzekomego sprawcy pierwszego otwarcia Komnaty Tajemnic. To jest niesamowite. Nigdy nie zwróciłem uwagi, żeby patrzeć za te nagrody Pottera i McGonagall. I nigdy nie zwróciłem na to uwagi. Jak to przeczytałem w internecie i się o tym dowiedziałem, to byłem totalnie w szoku. I szczerze mówiąc, to jest niesamowity szczegół. Naprawdę perfekcyjny detal. Jestem ciekaw, czy tą rzecz zauważyliście. Jak dobrze wiemy i pamiętamy, Neville Longbottom dostał zapominajkę. Hermiona oczywiście wytłumaczyła, że w skrócie polega ona na tym, że jeżeli właściciel jej o czymś zapomni, to wypełni się ona czerwonym dymem. Neville nie mógł sobie przypomnieć, czego zapomniał, ale jak dobrze się przypatrzymy, to Longbottom jest jedyną osobą, która właśnie jest w tym szocie kamery, która nie ma tak naprawdę czarnej szaty. I to jest taki szczegół, który może nam mówić, że no Longbottom, ta zapominajka Longbottoma zaczęła się wypełniać czerwonym dymem, ponieważ nie ma ubranej czarnej szaty. I to jest taka ciekawostka stworzona przez twórców filmu. Ja myślę, że jest naprawdę udana. Jak wiemy, w Harrym Potterze i Czarze Ognia użyto wielu smoków do produkcji właśnie tego filmu. Ludzie, którzy pracowali nad tym filmem, postanowili w napisach końcowych udowodnić i napisać nam to, że żadne smoki nie zostały uszkodzone, zranione podczas produkcji tego filmu, tak więc no nigdy tego nie zauważyłem. Kiedyś już o tym słyszałem, ale jak oglądałem Czary Ognia, to i ogólnie jak oglądam filmy, to nigdy nie dochodzę do momentu napisów. No może chwilę zobaczę, przeczytam i tyle. Ale teraz zauważyłem, że nawet po napisach końcowych jest warto czekać i oglądać filmy, ponieważ no możecie przeczytać jakieś bardzo, bardzo fajne ciekawostki w tych napisach końcowych, a czasami również są jeszcze dodatkowe sceny. W pierwszej części Harry'ego Pottera oczywiście poznaliśmy zwierciadło Ein Engarb, które od tyłu oznacza pragnienia. Co tak naprawdę nawiązuje do samej funkcji zwierciadła, ale na właśnie zwierciadle Ein Engarb jest również taki napis, który jest również napisany od tyłu. W języku angielskim jest to I show not your face, but your heart's desire. A tłumacz mi mówi, że po polsku jest to nie pokazuję twojej twarzy, ale pragnienie twojego serca. Naprawdę uwielbiam takie małe ciekawostki i takie małe szczegóły, które można zauważyć oglądając filmy. I jestem zawiedziony, że nigdy nie zainteresowałem się, co tak naprawdę pisze na zwierciadle Ein Engarb. W Więźniu z Azkabanu, czyli trzeciej części Harry'ego Pottera, jak Harry wraz z Hermioną próbują uratować Hardo-Dzioba, to widać Harremu mikrofon. Tak, takie pudełko do nagrywania dźwięku. Szczerze jest to dość wielki błąd, bo myślę, że aktorom w tak wielkiej produkcji jak Harry Potter nie powinno być widać mikrofonów. Dla mnie to jest... Okej, no taki szczegół, nie powinno tego być, nie przeszkadza mi to, ale no nadal człowiek się tak zawodzi, że no widać jakieś tam pudełko do nagrywania dźwięku i tak dalej, ale myślę, że bardziej by to bolało ludzi, którzy pracowali nad tym filmem, tym reżyserom, tym producentom i tak dalej, że no to doszło do filmu i taki błąd miał miejsce. Myślę, że Horacy Slughorn był bardzo dobrym dodatkiem do serii, a aktor, który odegrał jego rolę, to zagrał ją fenomenalnie. W Księciu Półkrwi, jak Harry z Dumbledorem szukają Horacego, to jego buty go sprzedają. Wracając do napisów końcowych, w Harrym Potterze i Kamieniu Filozoficznym, czyli pierwszej części Harry'ego Pottera, jest również ciekawy detal w napisach końcowych, którego mogliście nie zauważyć. Jak są wypisane postacie i potem aktorzy, którzy odgrywają ich rolę, to jedna postać jest napisana dość ciekawie i jest to postać Voldemorta, jest napisana jako ten,
którego imienia nie wolno wymawiać. Oczywiście w języku angielskim. Rozmawialiśmy o napisach końcowych, o tych końcówkach Harry'ego Pottera, ale przejdźmy do początków, do samego rozpoczęcia Harry'ego Pottera. Zawsze praktycznie widać logo Warner Brothers przed rozpoczęciem filmu i zawsze ono jest pokazywane jakoś troszeczkę inaczej, troszeczkę ciekawiej. Czasami z oglądaniem Harry'ego Pottera było to logo coraz to ciemniejsze, ale w Harrym Potterze i Czarze Ognia widać nagini w logo Warner Brothers, czyli widać takiego węża po prostu w tym logo. Nigdy tego nie zauważyłem, albo przynajmniej sobie nie przypominam, żebym to zauważył. Okej, te dwie rzeczy, o których wam teraz powiem, to myślę, że was totalnie zaskoczę, ponieważ jak ja się o tym dowiedziałem, to byłem totalnie zaskoczony. Okej, wiem, że większość tych rzeczy, o których dzisiaj mówię, to powodują, że jestem zaskoczony, ale dosłownie ten odcinek i jak szukałem w internecie właśnie tych rzeczy, które mogłyby was zaskoczyć w Harrym Potterze, których nie zauważyliście, to ja praktycznie w 90% sam byłem zaskoczony tymi detalami, których nigdy nie zauważyłem, ale tymi dwoma to już w ogóle byłem zaskoczony. W Harrym Potterze i Księciu Półkrwi jest scena, jak profesor Dumbledore rozmawia z młodym Tomem Riddlem. I dodam tutaj taką małą ciekawostkę. Aktor, który odgrywał tego młodego Toma Riddla, jest tak naprawdę związany z Ralphem Finnsem, jest jego bratankiem. Ten młody aktor nazywa się Hero Finns Tiffin. Na początku tej sceny jest shot kamery pokazujący zdjęcie jakiejś jaskini i dopiero później dowiadujemy się, że była to jaskinia Horcruxa. To jest niesamowite. Nigdy nie zwróciłem w ogóle uwagi na to zdjęcie, a jest dosłowny shot kamery pokazujący nam jakieś zdjęcie. Super. Super, super, super. Kolejny shot w tej scenie pokazuje 7 kamieni i jak wiemy, w Harrym Potterze 7 jest praktycznie wszędzie. Na przykład to, że Molly i Arthur Weasley mają 7 dzieci. Jak Harry grał w Quidditcha, to na jego bluzce było napisane 7. Jest 7 głównych przedmiotów chyba w Hogwarcie. Uczniowie chodzą do Hogwartu przez 7 lat i również jest 7 graczy w Quidditcha, jak dobrze sobie przypominam. A, i również na samej Komnacie Tajemnic jest 7 węży. Myślę, że te 7 kamieni tutaj akurat nawiązuje do ilości horcruxów, jakie tak naprawdę Voldemort stworzył, i to pokazywało nam jako osobie oglądającej ten film, że no, jeżeli będą horcruxy, no to będzie ich raczej 7. I jest to naprawdę bardzo ciekawy detal, moje chyba ulubione słowo, szczegół i detal w tym odcinku. Ale słuchajcie, byłem fenomenalnie zaskoczony tym, jak wiele szczegółów taki zwykły widz nie zauważa. I dlatego osobiście uwielbiam oglądać filmy więcej niż jeden raz, ponieważ wtedy tak naprawdę możemy w 100% zrozumieć ten film i zobaczyć, co tak naprawdę reżyser chciał nam pokazać. Słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, że jeżeli nie oglądaliście pierwszej części, to możecie ją znaleźć gdzieś tutaj, chyba tutaj. A może tutaj? Ale słuchajcie, jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to naprawdę dajcie tego kciuka w górę, pokażcie ten odcinek znajomym, zaskoczcie ich, a jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to oczywiście dajcie kciuka w dół i napiszcie w komentarzu dlaczego. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał. Dziękuję wam za uwagę, cześć, miłego dnia, miłego tygodnia, siemano!